Prezenterkę programu Gadu Gadu butik szafa. Radą i Wszystkiego Gadu Gadu w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam państwa w programie Gadu Gadu w Radiu Rekord. Milena Majewska. Mój dzisiejszy gość postanowił dodać własny szlif do muzyki disco i stworzył taki gatunek jak disco folk. Na co dzień szaleje na swoim rancho i po swoim zamku, podobno, zaraz go o to podpytam. Kordian, czyli Wacław Cieślik, dzisiaj jest naszym gościem. Witam cię. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich widzów. Będę Cię zaraz maglować. Zacznę od tego, skąd Twój pseudonim artystyczny kordianie? Czy tak aż tak się fascynujesz słowackim, czy skąd to się wzięło? Bardzo dobre pytanie. Dawno tego pytania nie, nie dostałem, ale oczywiście w sieci można znaleźć informacje na ten temat. Kordian. Rok 97, lat, zdradzę tutaj poniekąd swój wiek, 17, poznałem zespół chłopaków z Krakowa. I tam właśnie w tym zespole był gitarzysta, który miał na imię Kordian. Dokładnie dokładnie to było właśnie, to był rok 97, to był koniec lata pamiętam, no już wtedy wtedy jakieś te pierwsze swoje występy jako tam siedemnastolatek już miałem za sobą, aczkolwiek tam mi się spodobało na tym występie tego zespołu, bo to był jakiś taki pamiętam festyn, gdzie oni byli dla mnie obcy, bo widziałem, że, że to jest nie jakiś zespół tutaj nasz lokalny, i tam mi się spodobało właśnie to, jak oni grali, bo oni nie grali tak typowo, właśnie folkowo podnóżkę, czy jakieś tam disco polo i tak dalej. Oni gra grali właśnie na taką właśnie rokową nutę. Nutę, którą właśnie ja tworzyłem jeszcze przed Kordianem. I stąd właśnie wtedy poznałem tego Kordiana, zagrałem z, z nimi, e, myślę, że parę jakichś występów tak, ale jednak. Dziewczyna, moja pierwsza dziewczyna, pokrzyżowała trochę plany z tym zespołem. Żałuję, nie żałuję, tak miało być. Z tą dziewczyną też nie, nie jestem, i ona wtedy była zazdrosna. Nie puściła mnie na ten wyjazd z nimi, pamiętam wtedy, bo no albo nie. się spotykasz ze mną, albo, albo zespół, i takie było od początku z tymi, z tymi kobietami. No ale jednak odnośnie kordiana, i tam po latach. Po prostu y, ja to był rok 2011-2012, jeszcze nie, nie było tego tej dziewczyny z góry i tak dalej, bo dopiero y, kordian tak naprawdę jako kordian zaistniał od 2014 roku już tak mocno, y, ale wcześniej już miałem tablicę rejestracyjne przy samochodzie z napisem. Kordian. E, jako jedyne w Polsce mam, bo e, poprosiłem oczywiście tam ty, nasz Wydział Komunikacji, żeby dali mi to 0 po K. Bo my mamy oczywiście K pierwsze. E, no i został Ordian no i wyszedł kordian. I ten kordian mnie tak zafascynował tym swoim graniem, że ja gdzieś się utożsamiłem z tym, z tym imieniem. To imię dziś mi się zawsze podobało. I jak był ten moment, pamiętam nagrywania tych teledysków swoich dziewczyny z góry i tak dalej, e, to wtedy, kiedy kiedy kończyłem tą jakby karierę właśnie z zespołem Antidotum, tym moim pobrokowym wcześniejszym, a już tablicę Kordian miałem, więc już w głowie już miałem jakiś taki, taki, do tego imienia się gdzieś przy, że tak powiem. No i co? Wtedy był ten moment. Powiedziałem, jeżeli, jeżeli są osoby, które nazywają się po prostu ze swojego imienia i występują i są artystami, dlaczego nie może być Kordian? I tak, tak, też, tak też taka historia. No, ciekawa historia, ale, ale tak to wygląda. GADU GADU w Radiu Rekord Biorąc pod uwagę skąd pochodzisz, to ta folkowa nuta w Twojej muzyce jest w zasadzie logiczna, ale właśnie tu już trochę zdradziłeś się. Opowiedz nam o tych swoich muzycznych początkach i jak to się stało, że zacząłeś tworzyć tę muzykę, którą tworzysz teraz. E, tak, no wyróżniam się. Ja wiem dobrze o tym i. O tym też mam tego świadomość, bo przecież dostaję tyle wiadomości, i rozmawiając z różnymi ludźmi, że pan, panie Kordianie, się wyróżnia mocno na, na tym rynku muzycznym, bo pan nie tworzy jednego nurtu. Oczywiście jestem znany z tej dziewczyny z góry najbardziej i winaczban, i ja nie jestem milionerem i tak dalej, ale pan przecież pisze utwory popowe, pan śpiewa utwory ambitne, utwory, można powiedzieć, takie właśnie ballady rockowe i tak dalej, no bo taką muzykę uwielbiam i tą muzykę tworzyłem wcześniej. I właśnie. Koncert, który odbył się ponad dwa tygodnie temu, właśnie w Amfiteatrze Nowosądeckim, który byłem organizatorem głównym tego koncertu, pokazał właśnie bardzo szerokiej publiczności, co widać po odsłonach tego całego, tej transmisji na żywo, która, która była na, na mojej stronie. Ile osób, ile komentarzy, ile tysięcy wejść, yy, gdzie po prostu, no i dostałem masę wiadomości. Nie znaliśmy pana z tej strony, ale to było piękne. I także nawet ci fani, którzy zagorzali od tej muzyki takiej folkowej, jak to się okrzciło, folk polo, tak yy, ten, ten, ten mój rodzaj muzyki. Powiedzieli, no panie Kordianie, jesteśmy zaskoczeni. My chcemy pana w takiej też odsłonie, bo to był z, mój występ z zespołem na żywo, bardzo wybitnych muzyków yy, i, i dlatego właśnie yy, też chcę teraz, jakby ten przyszły sezon, pokazać, że jednak też na żywo z zespołem i z graniem tak naprawdę. Powiedziałbym bardziej pobrokowo tych moich utworów, ale przearanżowanych na taką muzykę sprzed laty, właśnie przed Kordiana, e, pokazać, że jednak można. I, a dla mnie to jest e, to, co kocham, czyli właśnie ta muzyka na żywo, bo wiadomo, muzyka Disco Polo rządzi się prawami e, tymi, że jednak gdzieś tam zawsze to jest podparte jakimś podkładem i dogrywaną muzyką i tak dalej. A tutaj stricte na żywo, na żywo. Ja jestem stworzony jednak do, do żywej muzyki, taką, jaką tworzyłem od zawsze. No ale. Wiadomo, rynek jest nasz, jaki jest. Nie wszędzie też się da przyjechać z żywym zespołem, zagrać, więc y, mam tą możliwość i bardzo się cieszę, że mogę zagrać w takim miejscu, w takim dla takiej publiczności i dla takiej. Gadu Gadu w Radiu Rekord! Angażujesz się bardzo często w różne akcje charytatywne. Tu wspominałeś właśnie o koncercie, nawet przed programem, tak. chwilę rozmawialiśmy. Pomagasz y, głównie dzieciom. Czy współpracujesz z jakąś fundacją, czy po prostu zgłaszają no się tak. do ciebie ludzie i ty y... odpowiadasz na te prośby? Jak ja, to w ogóle ja... wybrać, bo na pewno takich propozycji taak, masz sporo? Bardzo dużo. Ja myślę, że wejdąc na mój profil, widać, że ten kornion. Codziennie kogoś tam udostępnia, jakieś chore dzieciątko i tak dalej. Udostępniam. Ja strasznie lubię ludzi, strasznie lubię pomagać i robię to bezinteresownie. I też zdarza się, że często zgadzam się na to, żeby jechać i zagrać ten koncert charytatywny, żeby pomóc, tak jak też niedawno byliśmy bardzo daleko od siebie, bo ponad 700 kilometrów, Kostrzyn nad Odron, więc kawał drogi od nas. Ale jadę naprawdę z inną chęcią. Jeżeli trzeba pomóc, jeżeli trzeba uzbierać tych pieniążków, przyszło, przyszło kurczę naprawdę masę ludzi. I, i, I już dostałem informację, że z podziękowaniem, że dzięki temu koncertowi te pieniądze udało się zebrać, będzie leczenie, będzie oczywiście to wszystko miało sens. I, i, i ja bardzo to lubię, więc zawsze będę, będę stać murem właśnie za tym, za zdrowiem, za pomocą właśnie tym bezbronnym dzieciom. Gadu Gadu w Radiu Rekord. Powiedz mi ten twój mityczny zamek, o którym wszędzie się ludzie rozpisują. <laughs> Hejnaliści, konie. E, zamek, no, słuchaj, ale... musisz mi teraz opowiedzieć, no. jak to wygląda naprawdę. Ja nawet nie myślałem, że... Przepraszam przerwę. Nawet nie myślałem, że ten mój zamek stanie się taki, bo ludzie przyjeżdżają do mnie fani z całej Polski. Latem miałem oblężenie. Ale ja mam to do siebie, że ja, moja brama nie jest zamknięta u mnie w domu. No właśnie, jest można tam zajrzeć do ciebie, do tego zamku? No przede wszystkim. I każdy chce albo zdjęcie na tle mojej ciężarówki z kordian, no Jedyna chyba taka ciężarówka, która jest tak po prostu w barwach tej dziewczyny z gór i tak dalej, ale i ten zamek. I, I ktoś chce, przyjeżdża i chce to zdjęcie z tym kordianem na tle tego zamku. Czyli jeżeli mnie nie ma, to robią sobie zdjęcia na tle zamku, albo na tle ciężarówki, albo na tle napisu ranczo Łuwacka. No proszę. No dobra, ale to skąd ten zamek się tam w ogóle wziął? No to też taki pomysł. No, u mnie są takie pomysły, które rodzą się w jeden, w jeden dzień, a w drugi dzień już to realizuję. Naprawdę mam dużo pomysłów, tak jak też utwór, o którym pewnie, pewnie też padnie informacja, który też teraz czyni temu napisałem pod wpływem natchnienia. Nie miałem przez dwa miesiące żadnego natchnienia, żeby pójść do studia, żeby coś naprawdę nagrać, zrobić, ale jak... Jak ja mam natchnienie, to wtedy nie zastanawiam się, wchodzę, piszę i 40 minut jest przepiękny utwór, który ujrzy światło dzienne, myślę, że około 20, ale już dałem nawet informację na Facebooka, że myślę, że, że zatańczy przy tym cała Polska, ale, ale nie jedna osoba uroni łzę. No tutaj Janusz, który jest dzisiaj ze mną, miał okazję posłuchać jako pierwszy w samochodzie, puściłem mu i, i, i świetny. Świetny, że tak powiem, tak samo e, słuchacz muzyki, e, a warto takim ludziom pokazać coś przed jakby premierą, e, żeby też żeby zobaczyć. Jakiś tak, żeby dostać jakieś informacje z... zwrotną. Tak, tak, tak. Bo to, co ja czuję, to ja wiem, co czuję i zawsze gdzieś tam się e, zgadzam z tymi moimi uczuciami i wiem, że tak, to może być hitem, to może być przewojem, nie? Więc ale co tu dużo mówić? Najpierw niech to publiczność oceni. Gadu, Gadu w Radiu Rekord. No dobrze, do tej premiery jeszcze wrócimy, ale chciałam Cię zapytać tak: no bo tworzysz muzykę, to wiemy, ale też malujesz i też wiemy, że mamy wspólną jedną pasję, bo fascynujesz się motoryzacją. Może opowiesz, bardzo. co tam masz, coś w garażu, jakieś To znaczy, pereki? tak, no ja lubię zabytkowe samochody. Mam samochód, który zrobiłem sam. Konstrukcja cała została wykonana przeze mnie. Jest to samochód wykonany w większości z drewna. Jest to robiony samochód na bazie aut z lat dwudziestych, czyli Ford T, Mercedes, to jest akurat Mercedes, więc cały jest stworzony przeze mnie. Zrobione auto przeze mnie, które jeździ, stoi na ranczu, można go zobaczyć. Mam też Lincolna z 60. roku. No, lubię auto amerykańskie, lubię auto amerykańskie, benzynowe. No. Samochód, którym dzisiaj tu przyjechałem, nie sposób mnie nie zauważyć na drodze. Trzeba uciekać na bok, jak Kordyni jedzie. O, no to ja tu zaraz wyjrzę, z czym ty przyjechałeś. Może jakaś fałusemka tam pod maską jest? D -d Dokładnie tak. O, no to tak, słuchaj, tak, tak, tak. no to po programie idziemy, zobaczymy, co, co tam masz. Dobrze, e, dobrze słuchaj, a <coughs> miałam cię jeszcze zapytać. Poczekaj, bo się tak roz, tą motoryzacją, wiesz, zajarałam, że aż zapomniałam. Już wiem. Mówisz tutaj też o ranczu, no to powiedz mi, co to w ogóle jest za miejsce i kiedy ty znajdujesz na to czas, biorąc pod uwagę twój styl życia, żeby jeszcze prowadzić ranczo, czy po prostu tylko jesteś takim, wiesz, pomysłodawcą tego, tego miejsca? W tygodniu przeważnie mam czas dla, dla tych fanów, którzy przyjeżdżają. Co jest najlepsze? W wakacje, w wakacje było tak, że w tygodniu od poniedziałku do piątku było zaczę zaczęsienie ludzi, ten... Przychodziła sobota, niedziela i już tak nie było. Bo ludzie wiedzą, że przecież w tą sobotę, niedzielę nie ma. No i tak. E, tak no ale... tak, nie jedziemy do Kordiana, bo on na koncercie. No powiem. tak, tak, dokładnie. E, mam takich fanów, którzy potrafią pokonywać czasem po 400, 500 kilometrów i jechać za mną na koncert, więc to jest bardzo miłe. E, wracając do pytania jeszcze Jak ranczo? to co? Na pewno jakieś konie tam są. Są konie, są konie, są osiołki, e, są kuce. W większości to są kuce, małe konie. Dlatego też dużo do nas przyjeżdża rodzin z dziećmi. Ja też bardzo lubię dzieci, stąd też ta moja pomoc. W kierunku właśnie dzieci, ale i nie tylko dzieci. Też gdzieś tam wspieram, wspieram jakiś seniorów, też utwór, który napisałem przepiękny dla, dla seniorów. Także, także no, staram się pisać muzykę dla szerokiej publiczności, nie tylko ukierunkowaną tam na jeden wiek, ale od najmłodszych, co też jest tutaj na płycie wszystko, bo jest utwór dla, dla dzieci tak naprawdę, ale i dla nas dorosłych, bo przecież dorośli szaleją przy tym utworze. Pokochaj jak pluszowy mi Gadu, gadu w Radiu Record. A powiedz mi, jak tak fani cię odwiedzają? Masz jakieś takie miejsce, gdzie uciekasz, jak chcesz zaznać chwili spokoju, czy nie potrzebujesz takich chwil? Żeby znaczy, tak, no swoim, żeby spędzić swoim, trochę czasu z rodziną, e, z tak, najbliższymi? W swoim domu, w swoim studio, w tych dwóch miejscach to zawsze znajdę, znajdę ten czas dla siebie, jeśli nie mam już, już że tak powiem, e, za bardzo siły, żeby, żeby być tam i tak dalej. Nikt się na to na pewno nie obrazi. Sam fakt tego, że jest, jest nasze rancze otwarte dla ludzi zwiedzających, i tak dalej, że mogą przyjechać, że tutaj nie ma po prostu e, żadnego zakazu, bo przecież e, myślę, że wiele gwiazd e, polskich czy zagranicznych e, na pewno tak ma, że ma swoją prywatność, ma swój azyl. U mnie jest właśnie też to, że jest to rancho, czyli to połączenie tej agroturystyki z tym Kordianem, który tam mieszka, i ta karczma, którą zbudowałem to wszystko, więc, więc właśnie. To jest takie fajne, że to jest wszystko na miejscu nie? i dlatego ci ludzie jadą tam, no tak, ranczo, ale przecież przy okazji przecież ten Kordian tam mieszka, my to już wiemy, mnóż go gdzieś tam spotkamy i tak często jest, że, że nawet jak tam gdzieś się przechadzam bez okularów, troszkę w innym ubraniu, to nawet Poznają cię? zdarzają się sytuacje, że pytają mnie, czy jest Kordian. No proszę, to fajna opcja, żeby kogoś trochę powkręcać, pociągnąć za język na przykład. <tak> tak, Pewnie ta. się tam nieźle bawisz. Coś mi się o, nie tutaj... raz mam tyle tyle śmiechu, ale naprawdę jestem strasznie nastawiony pozytywnie do ludzi. Przecież ci ludzie, ci fani, oni są przecież dla nas, dla mnie, dla artystów i ja bardzo lubię ludzi. Nie da się wszystkich lubić, ale, ale ja akurat staram się. Mam dobre serce i, i wiem, że tym wygrywam. A nie masz czasem tak, że, że cię coś tam tak dotknie. Ktoś ci wbija jakąś szpilę, jest zazdrosny, tak, umniejsza. Tak, ci tak, tak. Nie, nawet, radzisz nawet, sobie z tym jakoś. Nawet, nawet jacyś sąsiedzi, gdzieś tam najbliżsi yy, są którzy, którzy gdzieś tam, gdzieś tam wiem, że na przykład zazdroszczą i tak dalej, ale ja się zawsze ukłonię elegancko i. i... Robię swoje. No dobrze, a to wróćmy jeszcze do tej premiery, którą tutaj już trochę zahaczyliśmy, a coś więcej powiesz? Co? Kiedy? Tak, myślę, że około 20 to będzie tydzień przed Andrzejkami. Wtedy na pewno będę chciał mm, zrobić tą premierę. O czym będzie głośno już, jak podejmę decyzję dokładnie, kiedy to będzie. Ale piątek, piątek, tutaj właśnie cały czas y, patrzę na pogodę, bo jednak będzie pogoda ważna, bo jedna ze scen musi mieć pogodę musi mieć to słońce może być nawet 0 stopni, ale musi być słońce bo to jest coś takiego, co, y, co będzie dla mnie bardzo ważne. Ta scena, właśnie, no. Fff. Nie mogę zdradzić, ty już nie mogę widzisz. Zdradzić. To już wszystko widzisz, to jeszcze ou, jest nienagrane, ale to ja już to, wiesz. Ja to, ja to widzę, to tak jak piszę na przykład tekst, to od razu sobie wyobrażam tak, to będzie tu, to będzie tu, tak bym to widział, nie? No to super, że możesz się spełniać w tym, co robisz. Bardzo mi jest miło, że znalazłeś dla mnie czas i że przejechałeś taki kawał Polski tutaj do mnie. Serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Trzymam mocno kciuki, żeby się udało i wyglądam tej premiery, co ty tam szykujesz, bardzo jestem ciekawa. Tak, będzie premiera, może jeszcze wspomnę o tych płytach, które tutaj mamy oczywiście. Tak tutaj tutaj jest kamera tak oczywiście proszę bardzo widzowie tutaj. Y Tutaj, tej regionalnej telewizji. Serdecznie zapraszam. Tutaj są płyty. Może jakiś konkurs będzie, może coś tutaj zorganizujemy. Na pewno w Radiu Rekord coś zorganizujemy dla państwa. Tak, także te płyty tutaj zostają. Ja je jeszcze oczywiście za chwileczkę e, podpiszę, więc e, serdecznie dziękuję za, za, za to dzisiejsze tutaj też zaproszenie, rozmowę bardzo fajną. E, myślę, że nie pierwsza, nie ostatnia. jaką no, mam nadzieję. Więc, e, więc bardzo się cieszę. Super, dziękuję. E, do zobaczenia. Milena Majewska. гаду-гаду в радио рекорд